Monika Gering, witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń, a dziś w serwisie o remoncie wieży Kościoła Świętej Katarzyny, życzeniach świątecznych, skróconym czasie pracy urzędów. Powiemy także o przyczynie kłębów dymu, jakie unosiły się w okolicach ulicy Konstantynowskiej. Zapytamy także o ekoborutę. A rozpoczynamy od tematu samorządowego. Porządek obrad grudniowej sesji Rady Miasta obfitował w wiele punktów. Jednak najważniejszym projektem omawianym w sali numer 114 był przyszłoroczny budżet. Czy poparli go zgierscy radni i dlaczego mieszkańcy ulicy Dygasińskiego nie życzą sobie jej remontu? Kuba Niedziela. Grudniowym sesjom Rady Miasta Zgierza zawsze towarzyszy świąteczna choinka. To nie znaczy, że atmosfera wolna jest od sporów. Radni podczas ostatniej sesji w roku podejmują decyzję w sprawie przyszłorocznego budżetu, przedstawionego przez prezydent Zgierza. Werdykt wydany przez poszczególne komisje omawiające projekt budżetu mógł niepokoić włodarzy Zgierza. Radni w zdecydowanej większości negatywnie zaopiniowali dokument. Pozostało pytanie, jak zachowają się podczas czwartkowego głosowania. Oczywiście będę głosował przeciw, ponieważ jest to budżet zły. Jest to budżet, który powinien być budżetem oszczędnościowym. Okazuje się, że jest budżetem wyborczym. Nie tylko wyborczym, ale budżetem, który zadłuża na kolejne lata miasto, ponieważ są zapisane obligacje o kolejne 2 miliony. Jeżeli chodzi o nasz klub, to popiera ten budżet. Ja osobiście jako radny Stanisław Skupiński popieram dokończenie budowy ulicy Witosa. Po analizie tamtego projektu, żeśmy go nie popierali. Na dzisiejszej sesji pani prezydent dr Iwona Wieczorek wprowadziła wszystkie nasze poprawki, także w imieniu klubu Jerzego Rosokoła będziemy głosowali za. W ostateczności projekt budżetu został przyjęty. Zagłosowało 13 radnych PiS, PSL, SLD i klubu Jerzego Sokoła. Przeciw była Platforma Obywatelska oraz radny Mięsok. Radni Frach i Sencerek wstrzymali się od głosu. Budżet zakłada deficyt. Dochody miasta mają wynieść 153 miliony 137 tysięcy, wydatki mają być o 21 tysięcy wyższe. Na sali obrad dyskutowano nie tylko o budżecie. Zaniepokojenie radnych wzbudził fakt rozesłania do placówek oświatowych listów w sprawie konieczności podjęcia działań restrukturyzacyjnych. Już wcześniej Wydział Oświaty prosił dyrekcję o podanie konkretnych informacji. Jakie oszczędności dadzą dla szkół reorganizacje, jeżeli chodzi o zwolnienia pracowników pomocniczych, pracowników gospodarczych, konserwatorów, panie sprzątające, ale również i bibliotekarzy, czyli patrząc nauczycieli. Prezydent ripostowała, że z 49 milionów przeznaczonych w przyszłym roku na oświatę tylko 29 pochodzi z subwencji. Resztę znaleźć musi miasto. Poza tym sugestie o koniecznych cięciach w oświacie miałyby pochodzić z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rozumie potrzeby oświaty, natomiast zasadnym jest, aby każdy z dyrektorów pochylił się nad tym pismem i spróbował poszukać oszczędności we własnej placówce. W trakcie sesji okazało się, że podobne pisma z poleceniem opracowania planów oszczędnościowych trafiły do innych jednostek podległych urzędowi miasta, m.in. do Straży Miejskiej i MOK-u. Czyżby rok 2014 miał być rokiem zwolnień? Na sesjach często pojawiają się mieszkańcy wnioskujący o naprawę swojej ulicy. Tym razem pojawili się zgierzanie, którzy remontu nie chcą. Sprawa dotyczy ulicy Dygasińskiego. Nikt nas nie zapytał, czy chcemy remontu tej ulicy i jak chcemy tej remontu tej ulicy. To jest paradoksalne dla mnie, skoro trzy ulice wokół nabagają się remontu, ludzie grzązną tam w błocie. Nie można przejechać praktycznie w sezonie jesienno-wiosennym, a starają się na siłę wepchnąć. Według inicjatorów akcji droga ta zbyt często wykorzystywana jest przez mieszkańców innych dzielnic, jako skrót pozwalający ominąć ulicę Piątkowską. A naprawa tylko zwiększyłaby ruch na tej drodze osiedlowej. Część radnych w ostatniej chwili próbowała wprowadzić do budżetu poprawki uwzględniające uwagi mieszkańców. Ostatecznie nie uczyniono tego, zwyciężył argument, aby sprawdzić, czy w rzeczywistości większość mieszkańców Dygasińskiego nie chce remontu. Kilka dni temu nad ulicą Konstantynowską unosiły się ciemne kłęby dymu. Na terenie siedziby jednej z firm wybuchł pożar. Szczegóły przedstawi Państwu rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, starszy kapitan Tomasz Matusiak. 18 grudnia powiatowe stanowisko kierowania w Zgierzu otrzymało zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego na
terenie jednej z firm zlokalizowanych przy ulicy Konstantynowskiej. Podejrzeni na miejsce dwóch zastępów straży pożarnej okazało się, że pożar już jest bardzo rozwinięty. Na pojeździe znajdowały się maty kokosowe. Podczas działań ratowniczych doszło do rozszczelnienia również z uwagi na wysoką temperaturę zbiornika z paliwem, co spowodowało dalszy rozwój pożaru. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów gaśniczych na palący się pojazd. Dzięki działaniom straży udało się uratować jedną z przyczep oraz ciągnik siodłowy. Na całe szczęście nikt nie ucierpiał, nie wykluczałem tutaj zaprószenia ognia. W ostatnich dniach mieszkańcy Zgierza mogli zaobserwować ogromny wysięgnik pracujący przy kościele świętej Katarzyny. To dobry pretekst, aby zapytać, na jakim etapie znajdują się prace remontowe wieży kościoła. Kuba Niedziela. Widok dźwigu rozbierającego w ostatni weekend rusztowania okalające główną wieżę kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny niechybnie oznaczał, że remont świątyni, przynajmniej na pierwszym etapie, został zakończony. Naprawa okazała się konieczna z powodu odpadających cegieł. Zawiniła zła jakość budulca, ruch samochodowy powodujący drgania, wreszcie zanieczyszczenie powietrza. Od dawna mówiono o konieczności prac remontowych. Teraz widzimy ich efekty. Zrobiona została tyka. To wszystko, co było zamierzone na ten rok, zaplanowane. Powiedziałbym nawet, że dużo więcej, bo te wszystkie nieprzewidziane sprawy, które powychodziły gdzieś tam w trakcie robót, zostały też zrealizowane. Nieprzewidziana część prac to gruntowny remont czterech wieżyczek otaczających wieżę główną. Z tego powodu zamiast planowanych 145 tysięcy wydano 210. Dodatkową kwotę musiała zapewnić parafia. Urząd Miasta, współfinansujący pierwotny remont, nie znalazł odpowiednich środków. Prac z wysokości rusztowań osobiście doglądał proboszcz parafii. Nie mam lęku przestrzeni, więc stamtąd widoki są przecudne i myślę, że jak każdemu będzie dane to tam obejrzeć, to będzie miał ogromną satysfakcję. Satysfakcja Zgierzan byłaby jeszcze większa, gdyby remont wieży mógł być kontynuowany. Koniecznością jest dalszy remont wieży i to nas czeka i to nieuchronnie, bo cegły spadają każdego dnia. W jakim zakresie i kiedy prace rozpoczną się na nowo? To wszystko zależy od pozyskanych środków finansowych. Parafia liczy na wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kurii, Urzędu Miasta, ale także wierzących odwiedzających świątynię. Do Wigilii pozostało już tylko kilka dni. Mieszkańcy już teraz składają sobie życzenia, odwiedzając sklepy, salony kosmetyczne czy restauracje. Ostatnio można było je słyszeć na ulicach. Zgierscy samorządowcy i politycy wyszli do przechodniów, by złożyć im życzenia i rozdać drobne upominki. Beata Piechota. Relacje z ludźmi mającymi wpływ na jakość naszego życia w danym mieście bądź kraju często postrzegane są jako oziębłe i raczej nieosiągalne. Okres przedświąteczny jednak sprzyja nawiązywaniu kontaktów z obywatelami. Zastępca prezydenta miasta Zgierza Przemysław Staniszewski składał życzenia napotkanym przechodniom. Miło jest, żeby coś takiego dostać, takie życzenie od jakiejkolwiek osoby. Chociażby każdego nieznajomego przechodnia również zaczepić i w tym zakresie pozdrowić, przekazać te życzenia świąteczne, ten symboliczny podarek, jakim jest Mikołaj. Myślę, że to jest dobra inicjatywa. Spotkania twarzą w twarz z przedstawicielem lokalnej władzy spodobały się Zgierzanom. Szalenie sympatyczne, bardzo. Tak ni z gruchy, ni z pietruchy, że tak powiem, to po prostu czeka. Cieszę, że jeszcze coś takiego jest. Myślę, że to dobry pomysł jest. Nawet jak się nie zna kogoś, to można zrobić dla kogoś, żeby było właśnie miło się zrobiło komuś. Bardzo miłe i takie niespodziewane. Mieliśmy okazję z niewielką ilością osób się spotkać. Jest to miła reakcja na pewno na tą chwilę. Myślę, że tak będzie to odbierane do końca. Zgierzanie z uśmiechem na twarzach witali się z politykami. Wręczyć drobne upominki postanowił także poseł Artur Dunin. Jak co roku chcę osobiście złożyć życzenia mieszkańcom Zgierza i te świąteczne, bożonarodzeniowe, jak i te na nowy. Mam nadzieję, że lepszy rok. Trasa składania życzeń była dość długa. Za każdym razem jest to spacer po ulicy Długiej do Placu Kilińskiego. Nawet za Plac Kilińskiego oczywiście też nie omieszkam zajrzeć na nasz rynek. Podczas spaceru do rąk Zgierzan przekazywane były prezenty, m.in. ważny symbol Bożego Narodzenia. Tradycyjne sianko wigilijne pod wigilijny obrus. Wręczamy, składamy życzenia, rozdajemy wszystkim, których w zasadzie spotkamy. Bardzo, bardzo miło.
Naprawdę. Ścianko się przyda? Przyda się, już jedno mam. Się kładzie zawsze. Czyli to będzie położone na stole. Tak, no, będzie. Na pewno. Przedświąteczny kontakt z mieszkańcami Zgierza pokazał, że politycy w garniturach nie muszą twardo trzymać się sztywnych reguł. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego na święta. Bogatego Mikołaja ci życzę. Spacer w czapce Mikołaja z koszem pełnym prezentów był bardzo przyjemny. Poseł nie jest tylko tym posłem z Warszawy, ale też normalnym człowiekiem, który również obchodzi święta, również spędza Wigilię z rodziną. I stara się być wśród mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Oby życzenia przekazane Zgierzanom się spełniły. W końcu wypływające z ust takich osób nabierają głębszego sensu. Życząc wszystkiego najlepszego, osoby te pewnie mają świadomość, że to, co dla mieszkańców najlepsze, zależy w dużej mierze od podejmowanych przez nie decyzji. I wracamy do tematu samorządowego. Środowe zebranie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poświęcone było między innymi sprawie wysypiska odpadów niebezpiecznych. Radni pytali, jaki jest stan faktyczny i prawny składowiska Ekoboruty przy ulicy Miroszewskiej. Obradom przysłuchiwał się Kuba Niedziela. W środę 18 grudnia swoje posiedzenie miała Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Obrady rozpoczęto od rozpatrzenia interpelacji złożonej przez radnego Andrzeja Mięsoka, który na sesji listopadowej pytał o dach wiaty znajdującej się na terenie Centrum Kultury Dziecka. Wątpliwości samorządowca, czy konstrukcja nie wystaje poza obręb działki i przez to wody opadowe nie dostają się na teren sąsiedniej posesji, starały się rozwiać osoby odpowiedzialne za rewitalizację. Dach dwuspadowy wiaty położony na terenie Centrum Kultury Dzieci w Zgierzu został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z projektem budowlanym. Projekt budowlany został zatwierdzony w Wydziale Architektury. W przedstawionym komisji piśmie wykonawca podkreśla, że każda z połaci dachu zakończona jest rynną i rurą spustową, z których wody opadowe odprowadzane są na teren działki Centrum Kultury Dziecka. Ukształtowanie terenu powoduje, że woda trafia na kwitniki należące do CKD, tak więc nie ma mowy o odprowadzaniu wody na posesje sąsiednie. Po punkcie dotyczącym wiaty komisja przeszła do sprawy od dawna bulwersującej lokalną społeczność. Rozmawiać chciano o stanie prawnym i faktycznym składowiska Ekoboruty położonym przy ulicy Miroszewskiej. Spłynęły odpowiednie informacje z instytucji, które są odpowiedzialne za ochronę środowiska na terenie naszego regionu i w dniu dzisiejszym na pewno będziemy tutaj się mogli zapoznać i pogłębić swoją wiedzę co do stanu faktycznego. W sprawie tylko teoretycznie nieużywanego składowiska odpadów niebezpiecznych głos zabrało kilka organów władzy samorządowej i pośrednio też firma Ekoboruta, która w piśmie do przewodniczącego komisji zapowiedziała swój udział w spotkaniu. Niestety stan wiedzy radnych nie wzrósł znacząco. Powiat stwierdził, że nie jest organem, który mógłby wypowiadać się w sprawie składowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska odpowiedział, że zarządzona kontrola jest w toku i nie ma do przekazania radnym żadnych nowych informacji. Natomiast Urząd Marszałkowski wypowiedział się w sprawie innego składowiska niż to, które najbardziej interesuje radnych. Przedstawiciele Ekoboruty tradycyjnie już w ostatniej chwili odwołali wizytę na posiedzeniu komisji. Władze miasta tłumaczyły, że starają się monitorować temat składowiska. Nałożyliśmy na spółkę decyzję zobowiązującą ich do uprzątnięcia odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych, jak również zostało skierowane pismo do prokuratury z wnioskiem o ściganie sprawców nielegalnego magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Z tego co wiemy, stan faktyczny na dzień dzisiejszy jest taki, że Ekoboruta nie może tam nic składować. Oczekuje kontroli tego, żeby odpowiednie służby sprawdziły to, co tam zostało złożone. Radni chcą jak najszybciej poznać wyniki kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Tym bardziej, że wciąż docierają do nich sygnały o ciężarówkach wjeżdżających na teren składowiska przy Miroszewskiej. Jak już dziś mówiliśmy, święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W natłoku świątecznych przygotowań często załatwienie spraw urzędowych zostawiamy na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że urzędnicy również przygotowują się do świąt i mają w tym okresie skrócony czas pracy. W naszych domach trwają gorączkowe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Robimy ostatnie zakupy, pieczemy ciasta, ubieramy choinkę. Nagle okazuje się, że zapomnieliśmy o załatwieniu ważnej sprawy urzędowej. Biegniemy do urzędu i zastajemy zamknięte drzwi. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto wiedzieć, w jakich godzinach będą czynne urzędy w okresie świątecznym.
Wigilię 24 grudnia, to jest wtorek, nasz urząd będzie pracował od godziny 8 do godziny 12. Kasy urzędu w tym dniu będą czynne od 8 do 10. Natomiast 27 grudnia w piątek po świętach pracujemy normalnie od 8 do 16 wszystkie wydziały. 30 grudnia pracujemy normalnie w poniedziałek od 8 do 16, natomiast 31 grudnia w Sylwestra, to jest wtorek, urząd będzie czynny dla chętnych do odwiedzenia i załatwienia ważnych dla siebie spraw od godziny 8 do godziny 14. Tylko kasy w tym dniu są nieczynne. 24 grudnia starostwo będzie funkcjonowało w godzinach od 8 do 13, natomiast do godziny 15 będą pracowały, dyżurowały następujące wydziały. Wydział Geodezji, Wydział Komunikacji i Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Organizacji Spraw Obywatelskich. Te wydziały będą dyżurowały do godziny 15. Podobnie będzie zresztą 31 grudnia. Natomiast godziny pracy kasy są następujące. 24 grudnia w Wigilię kasa czynna będzie od godziny 8 do godziny 11. Natomiast w dniu 31 grudnia w Sylwestra kasa będzie nieczynna. Oby spędzili Państwo te święta w ciepłej, rodzinnej atmosferze, nie troszcząc się o niezałatwione sprawy urzędowe. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych to organizacja upowszechniająca tradycyjne formy wypoczynku. Obozy wędrowne, noclegi w schroniskach. Wielu od tego rozpoczynało swoją przygodę z turystyką. We wtorek 17 grudnia lokalne koło zorganizowało spotkanie wigilijne. Uczestniczył w nim Kuba Niedziela. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych istnieje w naszym kraju od roku 1926. Było trzecią tego typu organizacją na świecie. Głównym celem PTSM jest upowszechnienie turystyki wśród młodzieży szkolnej w oparciu o niedrogą, ogólnie dostępną bazę noclegową. Mamy około 5 tysięcy obiektów jest na świecie i jesteśmy w 80 krajach. Pod kuratelą PTSM w Polsce istnieje ponad 300 schronisk młodzieżowych. Jednak nocleg to nie wszystko. Towarzystwo organizuje trasy turystyczne, obozy wędrowne. Szkolne wycieczki, organizacja posiada kilkaset kół w placówkach oświatowych, to efektowna forma edukacji na temat historii własnego regionu. Góry, morze to typowa oferta biur podróży, natomiast u nas mała architektura drewniana, chociażby urokliwe, niewielkie, ale zabytkowe kościółki, chociażby tu na terenie ziemi zgierskiej, mam na myśli Stryków, Białą, Gieczno, czy w okolicach Zduńskiej Woli, Sieradza. W ostatni wtorek PTSM zorganizował uroczysty wieczór wigilijny, na który zaproszono władze towarzystwa i współpracujących z organizacją nauczycieli. Wybór miejsca, gimnazjum nr 2 imienia Jana Kochanowskiego, nie był przypadkowy. PTSM oddział w Łodzi współpracuje od dawna z gimnazjum, między innymi w dziedzinie turystyki, rekreacji, jak i również edukacji młodzieży w zakresie taniej turystyki i możliwości zwiedzania Polski. Szkolna turystyka istniała od zawsze. Sami nauczyciele wspominali swoje młodzieńcze wyprawy z chlebakiem i menażką. Tym bardziej, że rajdy doskonale integrowały i zapewne wciąż integrują szkolną społeczność. Dzieci są naprawdę bardzo pomysłowe, że potrafią się bardzo zorganizować, potrafią przygotować rekwizyty z niczego i poznajemy dzieci od innej strony. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych wciąż poszerza swoje działania edukacyjne. Między innymi poprzez organizowanie działań wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Proszę o pozostanie z nami. W imieniu Macieja Wierzbowskiego zapraszam na kolejny odcinek programu Lekcja z Gierskiej Historii. Ja już się z Państwem żegnam. Na kolejne świąteczne wydanie programu zapraszam w poniedziałek. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia. Nie zgadzam się na nic. Co? Co? Nie. Czekaj, nie słyszysz.
za kierownicą. Interesuj się tylko tym, co na drodze. Uwierz mi, dobrze ci radzę. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest główną przyczyną wypadków drogowych w województwie łódzkim.